Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej sesji. Otwieram 58. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam wszystkich obecnych na sesji, witam wszystkich radnych z zarządem na czele. Witam gości bardzo serdecznie, witam pana mecenasa, witam panią skarbnik, witam wszystkich, widzę dyrektorów szkół naszych powiatowych, serdecznie witam, witam dyrektorów DPS-ów, witam siostrek na naszej sesji, witam wszystkich gości, witam dyrektorów wydziału, witam panią Katarzynę Basak, specjalnie panią Katarzynę witam, ponieważ ona dzisiaj ma ważną rolę do spełnienia, bo jest główną autorką raportu. Sesja dzisiejsza została zwołana na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, czyli tak jak zawsze. I chciałbym poinformować wszystkich Państwa, że sesja jest oczywiście nagrywana przez i rejestrowana przez telewizję kablową Barsat. I tu przy okazji witam właśnie wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego i wszystkich, którzy nas oglądają. Serdecznie wszystkich witam. Dlaczego o tym informuję? Dlatego, że obecność na dzisiejszej sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku właśnie w telewizji. Szanowni Państwo, porządek obrad został wszystkim Państwu radnym dostarczony. Jest Wam znany żebyśmy mogli procedować, musimy stwierdzić prawomocność obrad. Dlatego na początek sprawdźmy kworum, czy jest nas wystarczająco dużo, żeby móc podejmować uchwały. Tak jeszcze poinformuję Państwa, że dopuszczalne jest uczestnictwo zdalne na sesji. To jest informacja dla radnych, więc dlatego mimo, że wszyscy radni obecni na sali jakby się tutaj już pojawili na tablicy, ale czekamy jeszcze chwileczkę, bo może ktoś jeszcze jest online. Dobrze, stwierdzam, o jest, no, widzicie Państwo, warto było czekać. Stwierdzam, że radnych na sesji obecnych jest 15, dwóch radnych jest nieobecnych, czyli nieobecny jest pan radny Hilmanowicz, jak zwykle, i pan Zbigniew Szyszka, który też tradycyjnie jest nieobecny. Szanowni Państwo, zatem nasze obrady są prawomocne, możemy podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został Państwu przedstawiony. Ja na początku zapytam jeszcze tradycyjnie, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Skoro nie ma, wobec tego przeczytam porządek obrad i spróbujemy ten porządek obrad przegłosować. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 58. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 56. i 57. Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt 9. Debata nad raportem o stanie powiatu bartoszyckiego za rok 2021, a podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Punkt 7. Wystąpienie i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium. A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021. B. Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej
rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2021. Punkt C, przedstawienie treści uchwały RIO. Następnie przedstawienie punkt D, treści uchwały RIO kolejnej, bo to są dwie uchwały, już nie będę czytał całości. Państwo to macie przed sobą. Punkt E, dyskusja. I punkt 8, podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021, punkt b) udzielenia absolutorium zarządowi powiatu bartoszewskiego za rok 2021, punkt c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-32, d) zmiany budżetu powiatu na rok 2022, e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. Punkt 9, sprawy różne, i punkt 10, zamknięcie obrad 58 Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad dzisiejszej sesji i poddaję wobec tego ten porządek pod głosowanie. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie przed chwilą porządku obrad? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze musimy chwilę poczekać na... O, już jest dobrze. Panie Jerzy, jeszcze pan. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła porządek obrad głosami wszystkich radnych obecnych na sesji. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcie protokołu z obrad 56 i 57 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie usłyszę, nie zobaczę zgłoszeń co do tych protokołów, to stwierdzę, że Rada Powiatu przyjęła te protokoły. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokoły 57 i 58 Rady Powiatu Bartoszewskiego. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5 to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu, i w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 56 a 58 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 27 maja a 29 czerwca 2022 roku. W powyższym okresie Zarząd obradował na trzech posiedzeniach, to jest w dniach 7, 21 i 28 czerwca 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 149 łamane na 404 łamane na 2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz powiatu bartoszyckiego. I tutaj zarząd postanowił nabyć działkę przy ulicy Lipowej w Bartoszycach w celu wykonywania zadań publicznych przypisanych powiatowi z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. To jest na potrzeby siedziby starostwa powiatowego w Bartoszycach.
Uchwała nr 150, łamane na 405, łamane na 2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. I tutaj w wyniku konkursu przeprowadzonego właśnie w dniu 8 czerwca 2022 roku kandydatem na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego została wybrana pani Alicja Agata Lemierz. Kandydatem, bo do końca 31 sierpnia będzie pełniła obowiązki, a od 1 września już jest oficjalnie wybranym dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Uchwała nr 150, łamane na 406, łamane na 2022, z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku. Kolejna uchwała 150 łamane na 407 łamane na 2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach. Posiedzenie tej komisji odbędzie się 7 lipca 2022 roku. I uchwała nr 150 łamane na 408 łamane na 2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach. Ja tutaj przy tej okazji i to też posiedzenie tej komisji odbędzie się w dniu 7 lipca, czyli komisja będzie wybierać dyrektorów w dniu 4 lipca i 7 lipca. Chcę tutaj jakby przy okazji powiedzieć, że taka komisja, która wybiera właśnie dyrektorów, składać się może z 13 osób. W naszym przypadku, tym konkretnym, składać się będzie z 11 osób, ponieważ Związki Zawodowe Solidarność i Związek Zawodowy Forum nie przedstawiły swoich kandydatów do uczestnictwa właśnie w tej komisji. I taka komisja składa się ilościowo z 3 osób z kuratorium, z 3 osób ze starostwa, z 2 osób z rady pedagogicznej, z 2 osób z rady rodziców, no i w tym przypadku będzie jeden członek Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego ZNP. Także w naszym przypadku wszystkich tych konkursów komisja składać się będzie z 11 osób i to te osoby wybiorą nam dyrektorów do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, nr 2 i do Młodzieżowego Domu Kultury. Kolejna uchwała nr 150 łamane na 409 łamane na 2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. I tutaj zarząd wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń znajdujących się poza budynkiem głównym szpitala właśnie z przeznaczeniem na prowadzenie prosektorium, ustalając okres najmu od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023. Uchwała nr 150 łamane na 410 łamane na 2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. I tu zarząd również wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku szpitala z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu medycyny pracy, ustalając okres najmu od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023. Uchwała 151 łamane na 411 łamane na 2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. I tutaj pełniące obowiązki kierownika właśnie tego domu w Tolko, pan Dariusz Fidrych, po przeprowadzeniu otwartego naboru na wolne stanowisko kierownicze był zatrudniony w placówce na czas określony, to jest do dnia 30 czerwca 2022 roku. I tutaj pan Fidrych posiada wszelkie uprawnienia do kierowania taką jednostką organizacyjną pomocy społecznej oraz zgodnie z prawem uzyskał pozytywną opinię kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. W związku z powyższym od dnia 1 lipca zatrudnia się pana Dariusza Fidrycha na tym stanowisku na czas nieokreślony. No i tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także dziękuję państwu bardzo. Ja również dziękuję panu staroście.
pan starosta dzisiaj będzie jeszcze występował kilka razy co najmniej. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu naszej sesji. Punkt niezwykle ważny. Jest to debata nad raportem o stanie powiatu bartoszewskiego za rok 2021. Debata, raport taki, który tutaj właśnie pokazuję wszystkim, został Państwu dostarczony już dawno, dawno temu. Można było się z nim zapoznać. Raport również został upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej, także każdy obywatel naszego powiatu mógł się z tym raportem zapoznać. Mógł nawet zabrać głos, ale niestety nikt z mieszkańców naszego powiatu nie zgłosił się do dyskusji i wobec tego otwieram debatę nad raportem o stanie powiatu bartoszewskiego za rok 2021. I w tej debacie pozwólcie Państwo, że ja na początek tylko tak powiem, że rok 2021 był rokiem trudnym, bo to był COVID, prawda? To był COVID, musieliśmy się zmagać z tym COVID-em, musieliśmy z nim walczyć, a to stwarzało naprawdę wiele, wiele problemów, ale myślę, że powiat, starostwo, że daliśmy radę, że udało się jakoś wyjść z tym pozytywnie. Także jeśli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę, a ja przy okazji jeszcze widzę, że przybył do nas pan dyrektor szpitala, pan Sławomir Wójcik, którego witamy serdecznie na sesji. Proszę bardzo, otwieram debatę. Kto z panów radnych chciałby zabrać głos nad raportem o stanie powiatu? Nie widzę. Wobec tego zamykam debatę. Zamykam debatę i przechodzimy do punktu A, czyli podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Też bardzo ważna uchwała, bo ona jest właśnie na podstawie przede wszystkim raportu. I czytam treść uchwały. Uchwała nr 58/272/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Na podstawie odpowiedniej uchwały prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu bartoszewskiego za 2021 rok Rada Powiatu udziela zarządowi powiatu bartoszewskiego wotum zaufania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszewskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Poddaję wobec tego tę uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego udzieliła wotum zaufania zarządowi powiatu bartoszewskiego. Gratuluję. Myślę, że w przyszłym roku będzie też podobnie, że damy radę, że będzie wszystko dobrze. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, a mianowicie wystąpienia i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium. Punkt A tego punktu siódmego to jest przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021. I tutaj pan starosta, pan Jan Zbigniew Nadolny przedstawi nam właśnie to sprawozdanie. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni państwo, na podstawie uchwały nr 141, łamane na 383, łamane na 2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej tegoż sprawozdania. Przedstawiam państwu, co następuje. Na podstawie artykułu 267 i artykułu 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszej uchwały zarządu. Przedstawia się informację o stanie mienia powiatu bartoszyckiego, stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszej uchwały zarządu i przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok, co stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały zarządu. Sprawozdania i informacje musieliśmy przedłożyć do 31 marca 2022 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała oczywiście wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. U nas już 29 marca ta uchwała z załącznikami była umieszczona na BIP-ie i stronach internetowych. I szanowni państwo, całe to sprawozdanie liczy ponad 150 stron. W związku z czym ja w swoim tutaj wystąpieniu chciałbym w bardzo takim dużym skrócie pokazać te najważniejsze dla budżetu sprawy, głównie związane oczywiście z wydatkami, no a szczególnie z inwestycyjnymi i remontowymi, ponieważ to właśnie te środki, czy inaczej ta strona tego sprawozdania pokazuje to, co wykonaliśmy, krótko mówiąc. Myślę, że tego troszkę będzie, więc proszę mnie tutaj uważnie posłuchać. Każdy, kto będzie chciał się w szczegółach zapoznać, to tak jak mówiłem, jest to wszystko na stronach internetowych i można bardzo sobie szczegółowo doczytać we wszystkich załącznikach. Otóż sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2021 rok i w części ogólnej plan budżetu na 2021 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 103 milionów 74 803,58 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 93 milionów 193 427,82 zł. Dochody majątkowe w wysokości 9 881 375,76 zł. Został wykonany w 104%. Natomiast to są dochody. Natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 113 869 686,94 zł. Z tego wydatki bieżące to kwota 86 897 664 złote 31 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 26 972 022 złote 63 grosze zostały wykonane w 90,9% wydatki. Kwotowo uzyskano dochody w wysokości właśnie 103 milionów złotych, 484 402 złote 71 groszy i w tym dochody bieżące w wysokości 93 686 838 złotych 36 groszy, dochody majątkowe w wysokości 9 797 564 złote 35 groszy. Natomiast wydatki wykonano na kwotę 103 463 101 złotych 96 groszy. W tym wydatki bieżące 81 777 344 złote 29 groszy. Wydatki majątkowe 21 685 757 złotych 67 groszy. Wynikiem wykonanego budżetu za 2021 rok jest nadwyżka w wysokości 21 300 złotych 75 groszy. W 2021 roku w rozchodach budżetu
dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4 206 300 zł i wykup obligacji w wysokości 200 000 zł. Wykonane przychody w 2021 roku stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10 458 423 zł 32 grosze, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429 zł 36 groszy i z kredytu długoterminowego w wysokości 5 milionów zł. Stan zadłużenia powiatu bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 29 017 900 zł, co stanowi 28,2% planowanych dochodów budżetu powiatu, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 28 897 900 zł, z tytułu emisji obligacji w wysokości 120 000 zł. Przyjęty właśnie ten plan, to sprawozdanie i te dochody i wydatki zostały przyjęte uchwałą Rady Powiatu z dnia właśnie 30 grudnia 2020 roku. Szanowni Państwo, w takiej, w części szczegółowej natomiast tego naszego sprawozdania, jeśli chodzi o dochody, to chciałbym tu przybliżyć, że taką szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za 2021 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach właśnie przedstawia załącznik numer 1 do tego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Natomiast zrealizowane dochody, tak jak już tutaj wcześniej wspomniałem, podkreślę to jeszcze raz, wynoszą 103 484 402,71 zł, co w stosunku do planu w wysokości 103 074 803,58 zł stanowi 100,4%. Realizację tych dochodów, w zależności oczywiście od jego źródła pochodzenia, przedstawia z kolei załącznik numer 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2021. Chcę też tutaj i przedstawię właśnie Państwu, jak kształtują się nasze dochody własne, bo myślę, że to też jest taka pozycja, o której warto wiedzieć, bo zawsze mówimy, że powiat no nie ma tych dochodów własnych i Państwo za chwilę się tu przekonają, że plan dochodów własnych powiatu w wysokości 12 842 130 zł zrealizowano w 102,4%, co stanowi kwotę 13 154 788 64 grosze i to są to właśnie nasze dochody własne. Ja może też pokażę, co się składa na właśnie tę kwotę. I w roku 2021 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tutaj ponad 243 tysiące złotych. Wpływy z opłat za trwały zarząd, to jest ponad 25 tysięcy złotych. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ponad 24 tysiące złotych. Jak widzicie Państwo, kwoty nieduże, ale ważne. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bo też takie wpływy mamy, to jest niecałe 7 tysięcy złotych. Wpływy z usług, ogólnie tutaj rzecz nazywając, jest to kwota 9 653 tysiące złotych. Opłaty z tytułu opłaty komunikacyjnej nieco ponad 915 tysięcy złotych, z opłaty za wydanie prawa jazdy 138 tysięcy złotych, z wpływów różnych opłat 908 tysięcy złotych, odsetki bankowe i inne to jest prawie 700 złotych, otrzymane darowizny pieniężne to jest kwota 69 tysięcy złotych, wpływy z różnych dochodów kwota 594 tysiące, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego to jest kwota ponad 517 tysięcy złotych. No i grzywny, mandaty, inne kary pieniężne to jest kwota niecałe 59 tysięcy złotych. Razem te dochody własne, nasze wpływy wynoszą 13 milionów, wyniosły w roku 2021 13 154 788 złotych 64 tysiące, co przy budżecie ponad 100 milionowym. Szanowni Państwo, widzicie sami, jaki to jest niewielki procent. Szanowni Państwo, należy też zwrócić tutaj uwagę w tym naszym sprawozdaniu na państwowe fundusze celowe, z których powiat oczywiście korzystał dzięki temu, że rząd te fundusze po prostu ustanowił i wprowadził w życie. I ja tak króciutko powiem, że dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zrealizowano w wysokości 8 285 tysięcy złotych, co stanowi 100%. Środki przeznaczone na dofinansowanie oczywiście inwestycji zostały przeznaczone. I te inwestycje to rozbudowa drogi powiatowej numer 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową tam ścieżki rowerowej. 2 miliony 840 to jest przebudowa drogi powiatowej 3090N. 2 miliony 641 to też przebudowa drogi powiatowej 1354N. I tak dalej. Ja bardzo szczegółowo jeszcze będę o tym mówił, omawiając załącznik numer 1 o tych wieloletnich, znaczy w pierwszej fazie będę omawiał te wieloletnie nasze inwestycje. Właśnie tak ważne, szczególnie tutaj dotyczące dróg, ponieważ no, trochę tych dróg powiatowych mamy. I tak, to właśnie był dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejnym funduszem to jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i tutaj zrealizowano ten dochody w wysokości 310 326 zł 31 groszy, co stanowi 88,8% planu, który sobie założyliśmy, w wysokości 349 272 zł. I środki te, covidowe właśnie tak zwane, z tego funduszu, przeznaczono na realizację programu Laboratoria Przyszłości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Bartoszyce 60 tysięcy złotych, na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pod nazwą Pomagajmy Razem, finansowanego właśnie ze środków programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój w kwocie 230 ponad tysięcy złotych i z Narodowego Funduszu Zdrowia środki dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku to jest prawie 20 tysięcy złotych i to są te dwa fundusze. Jest jeszcze fundusz, z którego korzystaliśmy również, tak zwany fundusz solidarnościowy i tutaj zrealizowaliśmy ten fundusz w kwocie 1 259 229 zł 17 groszy, co stanowi 92,7% planu, który sobie zakładaliśmy. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom właśnie w miejscowości Tolko, gmina Bartoszyce. Inwestycja ta realizowana była w latach 2020-2021 i już funkcjonuje. Cieszymy się bardzo, że obsada jest w zasadzie w tej chwili wykonana w 99,9%. Zakładamy, że przy odpowiednim rozliczeniu i pewnych zmianach, które będziemy chcieli wnieść do tego systemu rozliczeń, pewnie w umowie z wojewodą, może z ministerstwem, ten dom będzie nam bardzo długo służył, ponieważ okazuje się, że rzeczywiście zapotrzebowanie na tego typu, tak brzydko powiem, usługi jest duże. Szanowni Państwo, jest jeszcze taka sprawa jak finansowanie rodzin zastępczych w powiecie bartoszyckim, w których przebywały dzieci z wyżej wymienionych powiedzmy, na powiatów, ja już nie będę ich wymieniał, ale działalność tych placówek opiekuńczo-wychowawczych została sfinansowana w wysokości 1 171 604 000 zł i zrealizowano kwotę wyższą, prawie 1,5 miliona, co stanowi 123,7% planu. Teraz może przejdźmy do wydatków budżetowych. I tutaj realizację tych planowanych wydatków przedstawia właśnie załącznik numer 3 i numer 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. I szanowni Państwo, na planowaną kwotę w wysokości 113 869 686 86,94 zł zrealizowano wydatki w wysokości 103 463 101,96 zł 96 groszy, co stanowi 90,9% planu. I ja tutaj króciutko jeszcze przedstawię, jak właśnie wygląda realizacja tych wydatków w ujęciu takim rodzajowym, bo to jest też, myślę, daje obraz tego, jak procentowo rozkładają się te kwoty. I tak, jeśli chodzi o wykonanie w
kwocie 48 390 000 zł, tam mieliśmy założone 49, no wykonaliśmy tutaj te wynagrodzenia w kwocie 98,3%. Pochodne od wynagrodzeń wykonaliśmy w kwocie 8 190 000, to jest też 96,7%. Pozostałe wydatki bieżące wykonaliśmy w kwocie 23 466 000 zł, to jest procent 92,6% wykonania. Poza tym tak, dotacje wykonaliśmy w kwocie 910 886 000 zł, czyli w wysokości 97,6%. Wydatki bieżące to kwota 465 806, to jest 95,5%. Wydatki majątkowe to jest kwota 445 080 zł. W 100% wykonaliśmy tutaj właśnie to zadanie. Kolejną taką pozycją bardzo istotną są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których tutaj mówiliśmy w artykule 5 i tak dalej, o finansach publicznych. I tutaj właśnie sfinansowaliśmy te programy w kwocie, na bieżące programy, 969 000 wydaliśmy 947 zł, i to jest kwota tylko 40,7, jeśli chodzi o procenty. Natomiast w majątkowych tutaj mieliśmy plan 2 miliony, wykonaliśmy też 2 miliony, 100%. No i wydatki inwestycyjne, w planie mieliśmy 24,5 miliona, wykonaliśmy na 19,240, czyli 78,4%. I razem generalnie te wydatki budżetowe wyglądały tak, że na kwotę planowaną 113 869 686 zł 94 grosze, wykonaliśmy w 2021 roku 103 463 101 zł 96 groszy, czyli tak jak tutaj wspominałem, kwotę w kwocie wskaźnikowej procentowej 90,9. Szanowni Państwo, tak jakby krótko podsumowując tę część opisową sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bartoszewskiego właśnie za rok 2021, którą sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Otóż wykonane wydatki bieżące w wysokości 81 777 344 zł 29 groszy nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 93 686 838 zł 36 groszy. W związku z powyższym powiat bartoszycki w roku 2021 wywiązał się z zapisu artykułu 242 ustawy 2 o, ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. I jeszcze powiększone oczywiście o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki. I wynikiem wykonania budżetu za 2021 rok jest nadwyżka w wysokości właśnie 21 300 zł 75 groszy. Według sprawozdań oczywiście zbiorczych tych RB28S, sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 nie wystąpiły w tym czasie żadne zobowiązania wymagalne. I tak w takim dużym opisowym skrócie wyglądałaby sprawa naszego budżetu. Ale tak jak tutaj Państwu obiecałem, chciałbym bardziej szczegółowo omówić załączniki do tego sprawozdania dotyczące wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2024, ale tylko za rok 2021. No i tak. Nazwa oczywiście zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku. I jest to właśnie rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej. Szanowni Państwo, jest to kwota wykonania tego zadania 3 974 054 zł 37 groszy. Realizowała to zadanie jednostka Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. I na to zadanie pozyskaliśmy
Środki również z Funduszu Dróg Samorządowych i tutaj i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości jedne to 1 674 000, drugie 843, czyli razem to jest prawie 2,5 miliona złotych. Kolejna sprawa ważna, przebudowa drogi powiatowej numer 1390 i to też jest na długości tam ponad 4,5 kilometra, to tutaj mówimy o tej drodze tam Liski Turcz. Wykonano to też za kwotę 5 942 000, czyli prawie 6 milionów. Oczywiście inwestorem był Zarząd Dróg. I tutaj też pozyskaliśmy 3 miliony złotych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejna droga to jest droga powiatowa 1354N. Ja tu już też o długości około nieco ponad 4 kilometry. Pozyskana kwota to jest ponad 2 miliony 800 złotych, a całość inwestycji to jest 5 milionów 566 tysięcy złotych. Inwestorem jest też Zarząd Dróg Powiatowych. Wybudowaliśmy również chodnik w ciągu drogi powiatowej 1386N, tutaj Kicina Piasek, tam ta droga bez ledy, Łoskajmy, w miejscowości bez ledy. Na kwotę 9 tysięcy złotych 688 złotych. I tutaj pozyskaliśmy również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestorem oczywiście był Zarząd Dróg Powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej 1956N do drogi wojewódzkiej, to tam Grzęda Łędławki, to o tej drodze mówimy. No tutaj zakończyliśmy to i jest tylko kwestia, tak, jest dalszy etap na rok 2021. Przeznaczyliśmy 65 tysięcy złotych i to uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dalej będziemy w tym roku, prawdopodobnie panie przewodniczący, tak, ta droga będzie skończona z tego co wiem. Będzie, ma być. Szanowni Państwo, budowa chodnika, kolejna sprawa, w ciągu drogi powiatowej 1563 Sędławki Wardomy, właśnie w miejscowości Sędławki, tam o długości nieco ponad 950 metrów i też to jest inwestycja wykonana w 2021 roku na kwotę 12 263 zł i będziemy to kończyć. To są, tak jak wspominałem, wieloletnie programy inwestycyjne. Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych. Tutaj wreszcie Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się realizacji tego swojego zadania i tutaj wykonanie w 2021 roku to jest kwota prawie 928 tysięcy złotych. Kolejna sprawa to jest przebudowa drogi powiatowej 1390 Leginy Liski, tam Sępopol, Ostrebardo, Szczurkowo na odcinku Turcz właśnie Sępopol. I to też jest 65 tysięcy przeznaczone w tym roku i w dalszym ciągu będziemy tę inwestycję prowadzili. Kolejna sprawa, przebudowa drogi powiatowej 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni na drodze powiatowej 1396N w miejscowości, szanowni Państwo, Lwowiec. Tutaj pozyskaliśmy z funduszu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 1 677 000 złotych i będziemy dalej to prowadzili. Przebudowa drogi powiatowej Glądy Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina, tam do skrzyżowania z Pieszkowem. Też kwota pozyskana w tej chwili z Rządowego Funduszu to jest 65 tysięcy i do dalszej, do zakończenia. Zakup, proszę Państwa, samochodu ciężarowego do prac drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie. No tutaj środki były przeznaczone, samochodu nie ma. Ale zobaczymy, być może jeszcze coś z tego wyniknie. Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP. Też kwota tutaj wykonano za 95 tysięcy złotych. To jest, mówimy tutaj o Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. No i teraz rozbudowa wraz z przebudową zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Dom, no, utworzonego środka wsparcia dla 22 osób niepełnosprawnych i tak dalej. Jest to kwota 1 259 229 zł i to też inwestorem było Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Adaptowaliśmy również budynek przy ulicy Lipowej. No, remont jest jeszcze w trakcie. No i tutaj
Wykonanie w tym roku, do tej pory to w 2001 roku to była kwota 508 prawie tysięcy złotych. Z Funduszu Rządowego Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy 1 550 000 złotych. No, w umowie mamy zagwarantowane, że do końca tego roku ten remont, inwestycja, adaptacja, jakby tego nie nazywał, ulicy Lipowej tutaj zostanie zakończony. Państwo mogą już obserwować, myślę, efekty tych prac, bo budynek zaczyna się prezentować doskonale i myślę, że w takiej formie naprawdę będzie pretendował chyba do najładniejszego zabytku w naszym mieście. Szanowni Państwo, kolejna sprawa to budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1400N. To Krekole Galiny, tutaj Maszewy, tam przy tej drodze. I tutaj wykonaliśmy pracę w 2021 roku na kwotę 36 000 złotych. Wykonaliśmy kolejne tam przyłącze do budynku Zarządu Dróg Powiatowych, to też ponad 14 000 złotych. Również budowę chodnika wykonaliśmy w ciągu drogi powiatowej Wartoszyce-Szylina-Smolanka, tutaj w miejscowości Wirwilty, też na kwotę prawie 350 000 złotych. Cały czas tu inwestorem jest oczywiście Zarząd Dróg Powiatowych w Wartoszycach. Zakupiliśmy równiarkę drogową do ciągnika za kwotę 37 000 złotych. Zmodernizowaliśmy salę obsługi interesantów Wydziału Geodezyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wartoszycach, to jest na drugim piętrze, ale zapraszam. Na trzecim piętrze to zapraszam, bo naprawdę to zaczyna wyglądać już bardzo profesjonalnie. No, oczywiście zakup plotera i drukarki też do tego, do wydziału. Tu też jest kwota prawie 55 000 złotych. Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie tutaj działek w obrębie gmina miejska Bartoszyce. To też 68 000 wydaliśmy. Na zakup samochodu służbowego wydaliśmy prawie 80 000 złotych. Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach to jest prawie 39 000 złotych, który ewidentnie poprawił w okresie tej pandemii sytuację kolejkową, ale też i w tej chwili przyczynia się do bardzo takiego regularnego jakby obsługiwania poszczególnych klientów, którzy nie muszą czekać w kolejce. Mogą sobie godzinę wybrać właściwie, czy jest im wyznaczana i spokojnie w tym czasie przychodząc są obsługiwani. Kolejna sprawa to jest wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego. Tutaj też musieliśmy wydać prawie 23 000 złotych. Musieliśmy dostosować budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na ulicy Niemanowskiego też do wymagań przeciwpożarowych. Państwo znają to, te problemy z tym dostosowywaniem, ale musimy to robić, są zalecenia, potem są grzywny, więc wydaliśmy 28 000 złotych na ten cel. Na wykonanie projektu boiska przeznaczyliśmy też tutaj w roku 2020 prawie 25 000 złotych. Zakupiliśmy pralnicę, wirówkę do Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, to też jest 34 000 złotych. Zmywarkę też do tego domu za 11 000 złotych. No i tutaj wykonywaliśmy ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją naszej oczywiście komendy powiatowej. To taka ekspertyza, Szanowni Państwo, to jest kwota prawie 32 000 złotych. Chciałbym tu jeszcze dwa słowa dosłownie powiedzieć, Szanowni Państwo, o dotacjach udzielonych przez powiat. I to jest właśnie w załączniku numer 9, tam jest takie sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2021. No i tutaj taka pomoc finansowa powiatu wartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta tam województwa warmińsko-mazurskiego w części kosztów kwalifikowanych projektu budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 512 wraz z budową przeprawy mostowej. No to ten słynny drugi most, Szanowni Państwo, to pamiętacie, więc dotacja w wysokości 2 miliony złotych została zrealizowana w 100% w 2021 roku przez starostwo. Również dotacja dotycząca Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. To jest takie dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na kwotę nasza dotacja wyniosła 30 000 złotych. Też została w 100% zrealizowana. Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Dotacja w kwocie 395 080 zł też została zrealizowana w 100%. No i kolejna taka
taka dotacja, która została przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Tu chodzi właśnie między innymi o zabytki sakralne. To przekazaliśmy taką kwotę 20 tysięcy złotych dla parafii Galiny. I to, Szanowni Państwo, byłoby w takim, myślę, dużym skrócie to wszystko, co wykonywaliśmy w trakcie 2021 roku. Sprawozdanie, tak jak mówię, liczy ponad 150 stron i tam są wszystkie szczegóły, wszelkie szczegóły, wszystko można wyczytać, wszystkiego można się dowiedzieć, wszystko sobie można policzyć. My jesteśmy tutaj, myślę, zadowoleni jako zarząd i jako rada, że dużą część tych wszystkich wydatków inwestycyjnych stanowiły właśnie drogi, które wiemy, że stan dróg w naszym powiecie jest jeszcze nie najlepszy, ale naprawdę z dnia na dzień, można tak powiedzieć, poprawiamy to. I tam, gdzie tylko możemy, korzystamy oczywiście z tych funduszy rządowych, bo jak Państwo słyszeli, te 13 milionów dochodów własnych rocznie, to nie wiem, czy to byłoby na 5 kilometrów, starczyłoby jakiejś jednej drogi i to byłoby wszystko. Także ja bardzo serdecznie chciałbym tutaj wszystkim podziękować przy tej okazji za realizację tego budżetu, wszystkim jednostkom, które wykonywały swoje zadania. Chciałbym podziękować oczywiście tutaj i naszej grupie z panią finansowej, z panią skarbnik Teresą Ślimczyńską na czele, z panią sekretarz Olą Siemaszko, które nad tym wszystkim też czuwały, nad tym wykonaniem. No zarząd oczywiście to z urzędu musi to robić, pilnować. Dziękuję kolegom z zarządu. Dziękuję również tutaj kolegom radnym, którzy w kilku przypadkach rzeczywiście swoimi uwagami takimi bardzo pozytywnymi też nakierowali nasze działania na właściwe tory i myślę, że tak właśnie powinniśmy dalej pracować. Tego sobie byśmy życzyli, myślę, wszyscy, bo tej kadencji nam tak naprawdę nie wiem jeszcze ile zostało, czy rok, czy 2,5, ale ile by tego nie było, to postarajmy się, żebyśmy kończąc tę kadencję mogli się naprawdę pochwalić takimi fajnymi wynikami inwestycyjno-remontowymi, chociażby jak ta nasza Lipowa, bo myślę, że to skończymy do końca kadencji i będzie to piękny obiekt, który będzie służył, myślę, że jeszcze nam, a w przyszłości jakimś szczytnym, myślę, tutaj miejskim celom. Także, Szanowni Państwo, ja tutaj Wysoka Rado w szczególności rekomenduję po prostu to sprawozdanie z wykonania budżetu, czyli wykonanie budżetu, abyście Państwo zagłosowali na tym pozytywnie, przyjęli je i do pracy, myślę, po tej sesji absolutoryjnej nie będziemy się zatrzymywać. Także raz jeszcze wszystkim bardzo dziękuję, którzy tutaj nam pomogli wykonać ten budżet. Dziękuję oczywiście wszystkim jednostkom, oczywiście naszym ze szpitalem powiatowym, który tam stara się jak może i uzyskuje naprawdę dobre wyniki. I w leczeniu, i w pozyskiwaniu środków, i powiedzmy w remontach, które tam są wykonywane. A wierzcie mi, jest to bardzo trudna sprawa, bo jak słyszycie dookoła, to brakuje wszędzie i finansów, i kadry. Szpitale, oddziały są zamykane. My od początku pracujemy na pełnych obrotach. Na pełnych obrotach też pracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, za co serdecznie też dziękuję Pani Dyrektor, bo to też jest ważne. Rozwijamy się w tym sensie, że budujemy jakby nowe obiekty, które służą naszemu społeczeństwu, szczególnie ludziom troszkę poszkodowanym przez los. I to jest, myślę, bardzo ważne, bo to też jest jakby nasza misja, nasze zadanie. No już nie chcę tutaj jakby chwalić Zarządu Dróg Powiatowych, który ma w swoim statucie remonty i budowa, ale też dziękuję za tę pracę, którą tam wykonujecie, bo to jest bardzo ważne. No, również powiedzmy Powiatowy Urząd Pracy tutaj czuwa nad wszystkim, żebyśmy mogli tutaj w jakiś sposób korzystać z ich usług, minimalizować nasze koszty. Nie będę się dodawał w szczegóły, wiemy o co chodzi, ale to jest też bardzo ważne, tak? Żeby tak właśnie współpracować tutaj ze starostwem. Szanowni Państwo, no to z mojej strony tyle. Raz jeszcze proszę o to, żebyśmy... Proszę.
Aha. No szanowni państwo, no dobrze, tak, pan tutaj przewodniczący przypomina mi o tym, że przecież jeszcze są takie jednostki jak jednostki oświatowe. I tutaj też bardzo serdecznie chciałbym za to podziękować. Ja chciałem to troszkę w innym miejscu, ale w takim razie to już będę tutaj z tego miejsca wykorzystam ten czas. Cieszymy się, że poprzedni rok wypadł naprawdę bardzo dobrze, że wszyscy dyrektorzy, myślę, że kadra zarządzająca szkołami rzeczywiście wzięła sobie do serca te możliwości, jakie ma powiat, czyli niewielkie możliwości, że wywiązała się z tych wszystkich nałożonych zadań i wyniki za 2021, jeśli chodzi o oświatę, były bardzo dobre. Sami dyrektorzy to podkreślali, że są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Oby tak było w 2022. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zakładamy, że no nie powinno być gorzej. Ten rok 2022 jest takim też rokiem, gdzie następują jakby duże zmiany w kadrze zarządzającej, bo nasi znakomici dyrektorzy, jedni odchodzą na emeryturę, nie chcą dalej z nami tutaj współpracować. Inni pokończyli swoje kadencje i musieliśmy właśnie rozpisać tyle tych konkursów. Miejmy nadzieję, że właśnie już niedługo wybierzemy równie dobrych fachowców, którzy no, spowodują, że ta nasza oświata będzie się dalej jakby nie tylko utrzymywała, że tak powiem, tutaj na powierzchni, ale i rozwijała. Liczymy na nowe pomysły, które zapewne można jeszcze wprowadzić w poszczególnych szkołach i które przyniosą nam również efekty, jeśli chodzi o nabór osób do tych szkół, no a co za tym idzie, o zwiększenie ilości subwencji. Walczymy oczywiście wszyscy, tam Związek Powiatów Polskich, o zwiększenie tej subwencji takiej jednostkowej, bo wydaje nam się wszystkim, że tak powiem, prowadzącym szkoły, od podstawowych począwszy do naszych powiatowych szczególnie, że ta subwencja jednostkowa jest za niska i tu będziemy robić wszystko, żeby rzeczywiście no, rząd jednak skłonił się ku temu, żeby o te 15% przynajmniej taką subwencję podnieść. Myślę, że to wtedy wielu by te wyniki, wiele szkół w Polsce te wyniki by poprawiło, czyli jednostek samorządowych, szczególnie powiatowych, no bo gminy mają swoje dochody własne i że tak powiem, no trudno tak powiedzieć, mogą dokładać, ale mają z czego, tak? Jeśli kwestie zarządzania wybiorą, czyli zarządzając tymi szkołami wybiorą właśnie taką formę, nie zamykać, a jednak dołożyć z dochodów własnych, to tak się dzieje i dobrze, bo myślę, że szkół nie należy tak szybko i łatwo zamykać. Także szanowni państwo, tutaj państwo dyrektorzy są na sali, bardzo serdecznie dziękuję również za waszą współpracę. Liczę na to, że państwo, którzy zostaną wybrani na te stanowiska, w tej chwili też będą, że tak powiem, realizowali wspólnie z nami te zamierzenia wszelkie, które będą dążyć do coraz lepszej sytuacji jednostek oświatowych w naszym powiecie. Bo wiecie, demografia ma swoje prawa. No i ona będzie właściwie determinowała tutaj te wszystkie kwestie związane również i z subwencją, ale też i z, tak powiem, strukturą organizacyjną naszych szkół. Na razie pozostajemy przy takiej formie, czy tej strukturze organizacyjnej, jaka jest. Także spokojnie wchodzimy w następny rok i myślę, że razem, wspólnie tutaj sobie poradzimy. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję tutaj wszystkim radnym, w szczególności za to, że rozumieją i trudną sytuację i rzeczywiście w wielu przypadkach służą naprawdę pomocą i radą. Także raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście raz jeszcze rekomenduję o przyjęcie przez Wysoką Radę tego sprawozdania budżetowego za rok 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Proszę państwa, no, skrót sprawozdania wyglądał, był taki dość długi. Ja tak sobie wyobrażam, co by się działo, gdyby tak pan starosta całe sprawozdanie nam tutaj przedstawił, to byśmy czekali do wieczora. Ale to świadczy o tym, że dużo się robi, że dużo się dzieje i myślę, że to też uzasadnia to, że nie dyskutowaliśmy nad raportem, bo wykonało się naprawdę bardzo, bardzo dużo zadań, co nas oczywiście cieszy. Przechodzimy, szanowni państwo, do
kolejnego punktu. Jest to przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2021. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest pan Ireneusz Rogowski, który jest obecny, ale tylko online. Wobec tego członek Komisji Rewizyjnej upoważniony przez pana przewodniczącego Rogowskiego, czyli pan Robert Pająk, przedstawi nam w tej chwili opinię komisji. Panie Robercie, zapraszam do mównicy. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, Mieszkańcy. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu Bartoszewskiego za rok 2021. Komisja w składzie Rogowski Ireneusz, Przewodniczący Komisji, Pająk Robert, Sekretarz, Kurach Wiesław, Olejnik Mirosław i Zduniek Ryszard, członkowie Komisji. Działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, głosami za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu na rok 2020, za rok 2020, sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia jednostki, wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu bartoszewskiego za rok 2021. W załączeniu przedkłada się opinię rewizyjną opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2022 roku dotyczącą zaopiniowania wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki. Podpisy komisji. Wszyscy panowie się podpisali. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie wykonania budżetu powiatu bartoszewskiego za rok 2021, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki. Komisja Rewizyjna w składzie Ireneusz Rogowski, przewodniczący, Robert Pająk, sekretarz komisji, Wiesław Kurach, członek komisji, Mirosław Olejnik, członek komisji, Ryszard Syzuniuk, członek komisji. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bartoszewskiego, działając na podstawie artykułu 16 ustępu ustawy o samorządzie powiatowym i statutu powiatu bartoszewskiego na dwóch posiedzeniach, rozpatrzyła i dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za rok 2021 na podstawie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2021 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2021, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia, analizy i podania sprawozdań RB, porównania danych zawartych w sprawozdaniach zbiorczych ze sprawozdaniami jednostkowymi. W pierwszej kolejności dokonano oceny wykonania budżetu powiatu za 2021 rok na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu przedłożonego przez Zarząd Powiatu. Punkt pierwszy. Dochody własne ogółem 103 484 402,71 zł, w tym dochody bieżące 93 686 838,36 zł, dochody majątkowe 9 797 564,35 zł, dochody własne 13 154 788,64 zł. Zgodnie z uchwałą nr 35, łamane na 169 na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, budżet po stronie dochodów wynosi 99 632 zł 962 980 zł 40 groszy. W ciągu roku sprawozdawczego plan dochodu zwiększono o 3 441 823 zł i 18 groszy. Ogółem dochody wykonano w 100,4% planów, w tym z tytułu dotacji w 93,5%, subwencji w 100%, udziały w podatkach w 109,1%, państwowe fundusze celowe w 98,6%. Dochody własne w 102,4%, środki pozyskane z innych źródeł w 114,9%. W zakresie realizacji dochodów budżetu odchylenia w większości działów mieszczą się w normie i ich wykonanie przekracza 90% planowanych dochodów. Najistotniejsze odchylenia od planu nastąpiły w działach. Dział 750 administracja publiczna. Dochody wykonano w 89,1%. W roku 2021 naplanowano kwotę w wysokości 203 485,98 zł.
Wykonano dochody w wysokości 181 282 zł i 5 groszy. Główną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów było niskie wykonanie planu dochodów w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe w paragrafie 0830 wpływy z usług, w którym plan w wysokości 171 tysięcy został wykonany w wysokości 147 tysięcy 1 złota, 1 złotówki i 44 groszy, co stanowi 86% planu. Dział 855 rodzina. Dochody wykonano 117,8%. W roku 2021 z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących wykonano wyższe kwoty od założonego planu. Plan w wysokości 1 653 096 zł wykonano w 125%, co stanowi kwotę w wysokości 2 067 074 zł i 2 grosze. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody wykonano w 27,9%. W roku 2021 zaplanowano dotację celową ze środków unijnych na realizację programu pod nazwą Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego w rozdziale 90019. Jednak z powodu braku ofert na realizację programu zadanie nie zostało zrealizowane i tym samym plan dochodów nie został wykonany. Wydatki wykonane ogółem 103 463 101 zł 96 groszy, w tym wydatki bieżące 81 777 344 zł 29 groszy, wydatki majątkowe 21 685 757 zł i 67 groszy. Zgodnie z uchwałą nr 35 na 169 2020 roku Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok budżet po stronie wydatków wynosił 110 569 907 zł i 16 groszy. W ciągu roku sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o 3 299 779 zł i 78 groszy. Planowane wydatki zrealizowano w 90,9%. Wykonanie wydatków w działach nie przekracza 100% wykonania planu. Istotne odchylenia wykonania planu wydatków stwierdzono w działach. Dział 600 Transport i Łączność. Wydatki zrealizowano w 84,6%. Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków w roku 2021 było niskie wykonanie planu wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w rozdziale 60014 drogi powiatowe, drogi publiczne powiatowe. Na planowaną kwotę w wysokości 26 086 187 zł i 57 groszy zrealizowano wydatki w 83,5%, co stanowi kwotę w wysokości 21 773 504 zł i 76 groszy. Są to zadania inwestycyjne wieloletnie i będą realizowane w kolejnych latach budżetowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki zrealizowano w 29,4%. Niewykorzystanie środków zaplanowanych w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 000 000 zł wydatki zrealizowano w wysokości 293 726 zł i 90 groszy, co stanowi 29,4% planu. Dział 758 różne rozliczenia. W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 117 tysięcy zł i rezerwa celowa na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych w wysokości 489 580 zł, co w sumie stanowi kwotę 606 580 zł. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zrealizowano w 4,2%. Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków było niewykonanie planu w rozdziale 90019, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę w wysokości 1 390 846 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 58 553 zł i 64 grosze, co stanowi 4,2% planu. Główną przyczyną tak niskiego wykonania planu wydatków, podobnie jak w przypadku niewykonania planu dochodów, był brak ofert na realizację programu pod nazwą Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego, na realizację którego zaplanowano wydatki w wysokości 1 182 000 zł
oraz w rozdziale 90.095 pozostała działalność, nie wykonano planu wydatków w wysokości 4000 zł zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Jest to transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu i zakup usług pozostałych. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Wydatki zrealizowano w 35,1%. Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków było bardzo niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 92.120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Na planowaną kwotę w wysokości 1 580 900 zł i 61 groszy wydatkowano kwotę w wysokości 542 453 zł i 54 groszy, co stanowi 34,3% planu. W wyniku naboru wniosek powiatu bartoszyckiego dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w roku 2021 przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego. Jednak zaplanowaną kwotę na realizację inwestycji w wysokości 1 546 900 zł i 61 groszy zrealizowano tylko w wysokości 507 954 zł i 29 groszy, co stanowi 32,8% planu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Wydatki zrealizowano w 58,8%. Plan wydatków na pozostałą działalność w dziale Kultura fizyczna i sport w wysokości 8,5 tysiąca zł zrealizowano w wysokości 5 000 zł, co stanowi 58,8% planu, z przeznaczeniem na obsługę zawodów, zakup odzieży sportowej dla zawodników i promocję sportu masowego. Podsumowanie. Sprawozdanie w sposób szczegółowy i czytelny przedstawia realizację dochodów i wydatków oraz planów inwestycyjnych. Powiat bartoszycki wywiązał się również z zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, który obliguje jednostki do zbilansowania dochodów i wydatków bieżących nie tylko na etapie planowania, ale także jej wykonania. Powyższy artykuł mówi m.in., że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021. Ponadto sprawozdanie zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku. Komisje rewizyjne w wyniku analizy sprawozdań zbiorczych RB28S, sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku stwierdziła, że powiat bartoszycki nie posiada zobowiązań wymagalnych za rok 2021. W wyniku analizy wyżej wymienionych materiałów i uzyskanych stosownych wyjaśnień komisja rewizyjna stwierdziła, że przy realizacji budżetu zarząd powiatu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, komisja rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu powiatu bartoszyckiego za rok 2021. Sprawozdanie finansowe za rok 2021, informacje o stanie mienia i w związku z powyższym występuje z wnioskiem do Rady Powiatu Bartoszyckiego o udzielenie absolutorium Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za przedstawienie tej opinii. Przechodzimy do punktu następnego, czyli punktu C, który brzmi tak. Przedstawienie treści uchwały RIO, tu jest numer składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez przewodniczącego Zarządu Rady Powiatu Bartoszyckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego. Bardzo proszę o przedstawienie treści tej uchwały wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Krzysztofa Łuszczyka. Proszę uprzejmie. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie numer 120/90/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez przewodniczącego Zarządu Powiatu Bartoszyckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Glubniewicz,
Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniuję pozytywnie przedłożone przez przewodniczącego Zarządu Powiatu Bartoszewskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszewskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uzasadnienie. W dniu 30 marca 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała nr 141/383/2022 Zarządu Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody powiatu bartoszewskiego w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia. W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe z realizowanego planu rocznego. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok. Analizując przedmiotowe sprawozdanie, skład orzekający stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 100,4% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące stanowią 100,53% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 90,86% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 94,11%. Budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 21 300,75 zł. Skład orzekający stwierdza, że zgodnie z artykułem 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o dochody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4. Skład orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest dochody i wydatki budżetu powiatu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Ponadto skład orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Dziękuję bardzo. Również bardzo poproszę pana przewodniczącego Krzysztofa Łuszczyka o przedstawienie treści uchwały RIO z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu w Bartoszycach z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Bardzo proszę. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nr 120/173/22 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bartoszycach z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulubinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ustęp 2, pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bartoszycach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Uzasadnienie. W dniu 1 czerwca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bartoszycach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Skład orzekający, dokonując analizy przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach rozpatrzyła m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2021 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu w Bartoszycach za 2021 rok, sprawozdanie finansowe powiatu bartoszyckiego za 2021 rok, informację o stanie mienia powiatu. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach, działając na podstawie artykułu 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2021 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego absolutorium. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu gminy przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego za 2021 rok i spełnia wymogi wynikające z artykułu 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wobec powyższego skład orzekający postanowił, jak w sentencji podpisał przewodniczący Mirosław Czerny. Serdecznie dziękuję za te wszystkie opinie. Zostały Państwu przedstawione właśnie wszystkie już opinie, wszystkie sprawozdania dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok. Wobec tego czas na dyskusję. Otwieram dyskusję na temat wykonania budżetu powiatu za rok 2021. Kto z Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, ja tylko dwa słowa powiem na też, żeby chociaż jeden głos był w dyskusji, że mimo trudnej sytuacji covidowej, mimo tego, że było ciężko, naprawdę ciężko, to budżet został wykonany, tak jak Państwo słyszeli, prawidłowo i jest to nasz, a przede wszystkim zarządu, duży sukces i gratuluję. W związku z tym, że nikt się więcej nie zgłasza do dyskusji, to zamykam ową dyskusję. I przechodzimy do punktu 8 porządku dzisiejszych obrad, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, którą będziemy procedować, to jest uchwała, przeczytam ją, w sprawie zatwierdzenia, jest uchwała numer 58/273/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe powiatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Nie widzę zgłoszeń co do uwag do tej uchwały. Wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu?
Czekamy na jeden głos jeszcze. Jeszcze chwilę poczekamy, może pan Mirosław się połączy. Trudno. Szanowni Państwo, to nie zmienia oczywiście sytuacji. Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji głosami 14 radnych przy dwóch nieobecnych i przy braku jednego głosu. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 58/274/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, dwa, sprawozdaniem finansowym, trzy, za opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i o wniosku Komisji Rewizyjnej, cztery, informacją o stanie mienia powiatu, pięć, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, sześć, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz po przeprowadzeniu dyskusji i jawnego głosowania Rada Powiatu Bartoszewskiego udziela Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego absolutorium za 2021 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz w biuletynie informacji publicznej. Nikt się nie zgłasza tutaj uwag do tej uchwały, wobec tego przechodzę do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze poczekamy chwileczkę, może pan radny Mirosław Olejnik jednak z nami się połączy. No, jednak się nie połączył. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu głosami 14 radnych przy jednym braku głosu i przy dwóch radnych nieobecnych na dzisiejszej sesji. Gratuluję, brawa, no to za udzielenie absolutorium, bo to jest jedna z najważniejszych uchwał w roku. Także dziękujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz powiatu. Przechodzimy do kolejnej wobec tego uchwały, a mianowicie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. Ja przeczytam krótką treść uchwały, bo ta uchwała jest w zasadzie konsekwencją uchwały, którą będziemy za chwilę podejmowali.
która będzie trochę dłuższa, ale ta jest krótka. Uchwała nr 58/275/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-32. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-32 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-32 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, tak spojrzałem w tej chwili na przewodniczącego Komisji Budżetowej i Spraw Powiatu i zapomniałem poprosić go o wyrażenie opinii o tych uchwałach, bo komisja się odbyła. Czy ja myślę, że pan przewodniczący pozwoli, że ja powiem, że wszystkie opinie o tych uchwałach są pozytywne. Tak? Zgadza się? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to przeoczenie. Także komisja pozytywnie zaopiniowała te wszystkie uchwały, więc dlatego jakoś tak nie pytałem o to, ale przepraszam za to. Wobec tego przechodzimy do przegłosowania tej uchwały i kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? No, widzę, że pan radny Mirosław Olejnik nie może się z nami połączyć. Trudno, tak czasami bywa. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami 14 radnych przy jednym radnym nieobecnym, znaczy nie mogącym się połączyć i przy trzech radnych nieobecnych uchwałę tę przyjęła do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 58/276/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Tu jest odpowiednia podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zwiększa się plany dochodów powiatu o kwotę 1 037 087,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. W tym dochody powiatu po zmianach wynoszą 94 178 804,37 zł. Na to dochody bieżące w wysokości 91 285 955 zł 94 groszy i na to składa się też dochody majątkowe w wysokości 2 392 848 zł 43 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 425 551 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Dwa. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 112 897 253 079 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 91 234 235 zł 26 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 21 663 018 zł 53 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 20
3,977,312,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 685,706 zł, zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty, wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwszy, założeń z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Dwa, zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 5. Punkt trzy, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych od niepodlegających zwrotowi w wysokości 5,470,742,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 3. Pierwsze, deficyt budżetu powiatu w wysokości 18,718,449,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3,173,700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11,337,940,91 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4,206,808,51 zł. Dwa, przychody budżetu w wysokości 23,544,749,42 zł, rozchody w wysokości 4,826,300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf czwarty, limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zagranicznych na pierwsze, sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 milionów. Dwa, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3,173,700 zł. Trzy, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4,826,300 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dochodowych dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, dochody w wysokości 5,539 zł i wydatki w wysokości 5,539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 6. Ustala się do przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662, i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez niektórych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, przychody w wysokości 2,683,726,99 zł. Dwa, dochody za 2022 rok 189,963,84 zł. Trzy, wydatki w wysokości 2,732,081,44 zł. Cztery, stan środków na rachunkach
na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku 141 609 zł i 39 groszy zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 7. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 92 725 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 590 650 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały i teraz myślę, że możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? No, pana olejnika Mirosława, pana radnego nie ma tradycyjnie, widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami 14 radnych obecnych na dzisiejszej sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie sprawozdania finansowego szpitala. Wobec tego przeczytam treść uchwały i spróbujemy ją przegłosować. Uchwała nr 58/277/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdanie wszyscy radni otrzymali. Znacie, jest na sali również pan dyrektor Sławomir Wójcik. Jeśli nie wiem, czy pan dyrektor chciałby zabrać głos w tej sprawie, to jeśli tak, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Sprawozdanie finansowe szpitala jest bardzo obszernym dokumentem. Zostało ono Państwu dostarczone wraz z załącznikami, wraz z omówieniem. Zostało też bardzo szeroko omówione na komisji. Jakby w konkluzji mogę powiedzieć tylko tyle, że ten rok 2021 dla szpitala był rokiem trudnym. Zdeterminowana działalność szpitala oczywiście przez pandemię COVID. Na to nałożyła się inflacja, wzrost cen energii, nośników energii, wzrost cen towarów, usług. Mieliśmy też bardzo niekorzystne zdarzenia takie losowe. No i rok 2021 to ogromne remonty, które nam towarzyszyły praktycznie przez wszystkie miesiące tego roku. Różne przebudowy, rozbudowy, budowy. Także było nam rzeczywiście trudno. Jakby na koniec chciałbym powiedzieć, że mimo tych wszystkich kłopotów szpital oczywiście wliczając w inflację wypracował zysk brutto w kwocie przekraczającej 150 tysięcy złotych. Także bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania. Bardzo
bardzo dziękuję. Ja myślę, że możemy już spróbować przegłosować to sprawozdanie. Treść uchwały Państwu już przeczytałem troszeczkę wcześniej, wobec tego zadaję pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze cały czas czekam, być może Pan Mirosław się z nami połączy, ale widzę, że chyba nie. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła sprawozdanie finansowe szpitala głosami 14 radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Gratulujemy i, no, i życzymy dalszych sukcesów, prawda, bo to jest bardzo ważne. A jest co robić w szpitalu jeszcze. Także, Szanowni Państwo, podjęliśmy wszystkie uchwały przewidziane dzisiaj w porządku obrad. Zostały nam jeszcze tylko dwa punkty i tym punktem przedostatnim są sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos? Pan Starosta się zgłasza, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja już bardzo króciutko chciałbym na zakończenie tej naszej dzisiejszej sesji, tak zwanej sesji absolutoryjnej, bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tutaj kolegom radnym, że zechcieli w zasadzie jednogłośnie przyjąć te nasze wszystkie sprawozdania, udzielić nam, mówię nam, zarządowi absolutorium. Chcę powiedzieć, że to jest chyba sukces nas wszystkich, że udaje nam się wprowadzić, że tak powiem, powiat no, na jakimś tam pewnym dość wysokim poziomie. Chcielibyśmy więcej, ale jak Państwo wiecie, no, budżet powiatu składa się niestety z subwencji i dotacji tak naprawdę, i czyli gdzieś już jest tam ustalany według określonych algorytmów i my tak za bardzo wpływu na to nie mamy. No, kwestia jest już tylko potem umiejętności administrowania tym budżetem. No i tutaj raz jeszcze właśnie chcę podziękować Wydziałowi Finansowemu z panią skarbnik na czele, panu głównemu księgowemu za to, że tak potrafił nas tutaj jakoś tymi środkami obdarzać i dzielić, że starczyło nam w zasadzie na to wszystko, co sobie zamierzaliśmy. Chcę jeszcze tutaj podziękować szefom Domów Pomocy Społecznej, bo przecież są z nami, ja tak powiedziałem ogólnie na czele z panią dyrektor Brygidą Adamaitis, ale panie jesteście tutaj z nami i chciałbym wam właśnie za ten trudny okres tej pandemii i waszej naprawdę bardzo trudnej i odważnej pracy, krótko mówiąc, bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym, w imieniu zarządu, myślę, że i tu wszystkich kolegów z Rady. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję, że ta dzisiejsza sesja właśnie tak przebiegała, że otrzymaliśmy to absolutorium, bo jesteśmy z tego zadowoleni, to nas będzie dopingować do jeszcze wzmożonej pracy i mówię tutaj to w imieniu kolegów z zarządu, którzy no, tak troszkę mnie upoważnili do tego, żeby powiedzieć, że się nie damy, krótko mówiąc, także jedziemy dalej. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję. Panie Przewodniczący. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do tych podziękowań. Dziękuję i pani sekretarz, i pani skarbnik, i tutaj pani Urszuli Pustce również dziękuję, która czuwa nad tym, żeby to wszystko grało. DPS-om bardzo dziękuję, wszystkim dyrektorom DPS-ów. Pani Brygidzie Adamaitis dziękuję bardzo. Panu mecenasowi również dziękuję bardzo, który czuwa, żeby to wszystko nam prawnie działało i funkcjonowało bez zarzutu. Panu dyrektorowi szpitala jeszcze raz dziękuję. Panu Karolowi Łomeckiemu, dyrektorowi naszych dróg dziękuję. Wszystkim szkołom, dyrektorom szkół, wszystkim jednostkom, pani Kasi Basak, wszystkim serdecznie dziękuję. I jeszcze na zakończenie, zanim zamknę tę sesję, chciałbym jeszcze jedną uwagę, bo zaczynają się wakacje. Zaczynają się wakacje, w zasadzie już się
zaczęły i chciałbym zaapelować do wszystkich, szczególnie młodych ludzi, do młodzieży, do dzieci, żebyście po prostu uważali przez te wakacje, żebyście dbali o bezpieczeństwo, żebyście nie szarżowali, żebyście kąpali się tylko tam, gdzie są plaże strzeżone, żebyście nie wchodzili do wody tam, gdzie nie ma ratownika. To jest bardzo ważne, że trzeba naprawdę, naprawdę uważać na siebie tak, żebyśmy w zdrowiu spotkali się po wakacjach 1 września. Jeszcze pan Piotr prosi o głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, ja tradycyjnie i bardzo chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim radnym, którzy chcieli i przyłączyli się do pomocy związanej z pobytem tutaj drużyny na turnieju piłkarskim w Bartoszycach. To chłopcy w wieku 10 lat. Dzięki właśnie Państwu ofiarności mogliśmy ich tutaj gościć. Za to bardzo serdecznie dziękuję. A taką jedną rzecz, którą chciałbym Państwu przekazać, kiedy rozmawiałem właśnie z nimi i z opiekunami, to te dzieci, które były u nas w Bartoszycach, były bardzo zdziwione, że nie ma alarmów przeciwlotniczych. Mogli cicho rano wstać bez żadnych alarmów, także dziękuję Państwu za tą ofiarność. Oczywiście cały czas liczymy jako społeczność ukraińska na więcej. Wiemy, że jesteśmy już po części trochę zmęczeni, ale mam nadzieję, że to zmęczenie u nas nigdy się nie pojawi. Także bardzo dziękuję. Tutaj próbuję właśnie z panią Ulą pokazać Państwu zdjęcie właśnie tej drużyny, którą gościliśmy w Bartoszycach. Może się uda je zobaczyć, jeżeli nie, to w imieniu, o właśnie, także tutaj, szanowni Państwo, to są właśnie chłopcy, których gościliśmy w Bartoszycach. Mogliśmy właśnie ich tutaj gościć i za tych, którzy chcieli pomóc, bardzo dziękuję. Także to są chłopcy w wieku 10 lat. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. I jeszcze pan starosta chciał coś powiedzieć. Ja, proszę. Panie Przewodniczący, wspomniałem dzisiaj, co prawda, w swoim sprawozdaniu o Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Tolko, ale jest z nami tutaj pan kierownik, który już będzie od pierwszego pełnoprawną, że tak powiem, postacią w tym ośrodku. Może skorzystajmy z okazji i poprośmy tutaj jeszcze pana kierownika o to, żeby przybliżył nam w tej chwili, jak wygląda sytuacja właśnie tegoż centrum i ewentualnie o jakichś planach na przyszłość, żeby kilka słów powiedział. Słusznie, bardzo proszę. To jest nasza nowa jednostka, prawda, więc warto o niej troszeczkę się dowiedzieć. Bardzo pana proszę o zabranie głosu. Cóż mogę powiedzieć, jednostka funkcjonuje od listopada. Na dzień dzisiejszy mamy prawie już komplet uczestników. 4 lipca przychodzi do nas ostatnia 20 osoba na pobyt dzienny i za chwilę uruchamiamy akurat opiekę całodobową dla dwóch osób takich, które będą potrzebowały takiej opieki. Organizujemy program tak, jak jest założony, czyli opiekuńczo-terapeutyczny, wspomagający naszych akurat podopiecznych na różnych etapach. Organizujemy zajęcia i w placówce, i poza nią. Uczestniczymy też akurat w środowiskowym domu samopomocy. Ostatnio byliśmy też ze swoim jakby tam repertuarem naszych podopiecznych. Także pokazujemy się też na zewnątrz i zaczynamy współpracować z różnymi instytucjami, które nam też pomagają. Uczestniczymy też w projektach, które pomagają nam zdobywać materiały szkoleniowe, jakieś tam fundusze. Także można powiedzieć, że dopiero jakby rozkręciliśmy się i zaczynamy to wszystko jakby tam działać. Cóż mogę powiedzieć? No, żeby to bardziej Państwu przybliżyć, to zapraszam serdecznie do naszej placówki w Tolkach. Także można przyjść, zobaczyć, jak odbywają się zajęcia, jak to wszystko funkcjonuje. No, jak wygląda akurat nasze życie codzienne. Także zapraszam Państwa serdecznie. A warto pan, panie i panowie, warto pojechać i zobaczyć. Tak, to jest niedaleko, prawda? Teraz nowa droga jest do Tolek, także łatwo dojechać, także przez nowy most 5 minut jest się w Tolkach. Tak, proszę Państwa, zapraszam serdecznie w środę, bo mamy zajęcia kulinarne, także
Zawsze akurat jest tam, pachnie ciastem, także jest dobra atmosfera, wszyscy uśmiechnięci, także zapraszam serdecznie. Tak, ja mam kolegę, który ma rodzinę w Tolko i jak jedzie do Tolko, to mówi, że jedzie do Tokio, więc zapraszamy do Tokio. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Zduniuk, proszę uprzejmie. Mam jedną taką sprawę, ponieważ pan starosta w swoim wystąpieniu powiedział coś takiego, że gminy mają dochody własne i mają z czego dofinansowywać. Panie starosta, nie jest tak do końca, bo akurat doświadczenie mam pewne, jakie gminy mają wpływy i jakie wydatki. Natomiast te dochody własne to się wiążą z podatkami. Jest to podatek rolny, tam gdzie jest rolnictwo, podatek od nieruchomości, podatki inne. I wydatki na chociażby szkoły z tych dochodów własnych są znaczne w gminach i dlatego też nie można tego przekładać to, co jest w powiecie. Tak jak pan powiedział, dochody w powiecie to są subwencje w 90% załóżmy, a 10% to jest z zewnątrz. W gminach jest trochę inaczej. A w związku z tym no, nie należy tego sprowadzać w tej formie, gdzie gminy borykają się też z sytuacją trudną. Ja panu powiem tylko tyle, że jest tak, że dotacja na jednego ucznia wynosi 10 tysięcy, a wydatki. Wyłożyć trzeba na tego ucznia ponad 20 tysięcy. W związku z tym jest to trochę inna sytuacja i nie chciałbym, żeby w ten sposób podchodzić, bo no tak się składa, że gminą zarządzałem kiedyś i nie są te sprawy mi obce. Jeszcze jedno mam taką rzecz, jak już jestem przy. Pandemia pandemią, ale uważam, że w tej chwili ta współpraca pomiędzy powiatem, gminami, województwem, marszałkostwem powinna być no, na jakimś tam poziomie. Na sesjach powiatu, tak jak Państwo widzą, nigdy albo prawie nigdy nie ma osób zaproszonych z zewnątrz. Czy to posłowie, marszałek, wojewoda, czy przedstawiciele wojewody, są to ważne sprawy. Poza jedną osobą, która zazwyczaj tu była, to z agencji Skobru, pan Kuźmiuk. Kazimierczuk, przepraszam. Natomiast są to dosyć ważne rzeczy i jest to pewna reklama dla powiatu, chociażby w pewnych rankingach, jak się wtedy powiat zachowuje. Nie chcę tu wnikać w te sprawy, natomiast uważam, że ta pandemia no miała pewne, czy była pewnym kłopotem przy współpracy. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że ta współpraca powinna być trochę albo inaczej inna, a z doświadczenia wiem, że jest to współpraca na tym poziomie województwo, gmina, powiat, można wiele rzeczy załatwić inaczej, lepiej. Ja nie będę podawał Państwu przykładów, chociażby powiatu lidzbarskiego, który no, funkcjonuje na zasadach trochę innych, a tak się składa, że starostę powiatu lidzbarskiego dosyć dobrze znam i korzysta z tego, co można mieć. Ja bym miał tyle i nie chciałbym tu, żeby moja wypowiedź była jakaś złośliwa. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ta współpraca, jeżeli jest, to ona ma dodatkowe wyniki. Jeszcze jedną rzecz powiem Państwu taką, ponieważ co do szpitala. Rzeczywiście to, że szpital jest w tej chwili na plusie, to wynika z innej rzeczy, ponieważ w rankingu, obym się nie mylił, Szpital Bartoszycki trafił do pierwszej setki, a to jest pewnym odzwierciedleniem pracy i dyrektora i całej dyrekcji w szpitalu. Jest to problem dosyć duży tego szpitala z racji tego, że ten szpital jest oddalony od centrum, nazwijmy, jest w pewnym układzie blisko granicy. To są też dosyć ważne sprawy. Tu dyrektor w kilku zdaniach powiedział to, co jest i ja z racji doświadczenia, że współpracowałem z powiatem biskupieckim ileś tam lat, zawsze wychodzę z tego założenia, że jeżeli coś jest pozytywne, warto tym się pochwalić. Ja bym miał tyle i dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan starosta? Ja proszę o zdanie, tak, dlatego że tu chyba się nie zrozumieliśmy. Ja mówiąc o tym, że gminy mają dochody własne, mogą podejmować różne decyzje i nawet dokładać do deficytowej oświaty. Natomiast powiat w którymś momencie, jeśli nie będziemy mieli środków, staniemy przed ważnymi decyzjami, na przykład łączenia czy też zamykania szkół. Więc tutaj głównie o to chodziło. A gmina może sobie przedłużyć ten okres w nieskończoność, dopóki z środków własnych wystarczy. Więc tu tylko o to chodziło. Natomiast cały system finansowania, no to jest mi raczej doskonale znany. Druga sprawa tutaj o tym, że powiat nie zaprasza. Powiat zaprasza, tylko osoby, myślę, te funkcyjne w województwie, no nie zawsze mają czas i możliwości. Ja, jeśli można, dwa słowa się wtrącę. Zaproszenia są wysyłane do wszystkich osób. To i stąd powiedzmy brak osób na naszych sesjach, takich roboczych, że tak powiem. No, sesje absolutoryjne, no, myślę, że one są troszeczkę innymi prawami się rządzą, ale to też jakby to jest nasze własne grono tutaj powiatowe. Natomiast o tej współpracy pomiędzy samorządami, no współpracujemy. To są efekty, tak? Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, nasz samorząd, most na przykład na Łynie, tak? Gdyby nie współpraca tych trzech samorządów, tegoż by nie było. A drogi, chodniki w gminie, współpraca z gminami poszczególnymi też, no tutaj najlepszym, że tak powiem, przedstawicielem, który mógłby o tym powiedzieć, jest pan Matej Junas, między innymi o tych drogach, jak to się współpracuje. Tam, gdzie samorządy gminne współpracują z nami i dokładamy się do tego wszystkiego, to ta współpraca naprawdę dobrze wygląda w sensie fizycznym, czyli są drogi, są chodniki i tak dalej. Także tutaj tak nie do końca. Oczywiście zawsze można lepiej. Ja nie twierdzę, że my tutaj robimy taką robotę na 100%, może na 99,9 bliżej, ale staramy się jak możemy i myślę, że tutaj przy waszej pomocy będziemy robić to jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Wobec tego, dziękując wszystkim za uwagę, zamykam 58. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.